Moi drodzy, my już jesteśmy rozgrzani, gotowi do sylwestrowej nocy. Jeśli Państwo jeszcze chcieliby usłyszeć dzisiaj Solo Revision, to jest okazja. Gdzie? Dzisiaj o 20 w Crime Story jest spotkanie. Joasia, jakie spotkanie? Tak, spotkanie wigilijno-sylwestrowe naszych tutaj bluesmenów poznańskich. Myślę, że będzie super impreza. Słuchajcie, musicie tam być. Musicie dzisiaj przyjść na godzinę 20 do Crime Story. Tak, zapraszamy. To jest koło Starego Rynku dla niezorientowanych, także zapraszam na Stary Rynek do klubu Crime Story. Ja myślę, Krzysztof, że będzie nas słychać. Będzie nas słychać, ja dokładnie. Wystarczy się tylko pojawić na Starym Rynku i już na pewno wszyscy będą wiedzieli, jak trafić do Was. Dokładnie. Tak. Super, bardzo fajnie. Jeszcze powiedzmy o płycie. No właśnie, nagraliśmy taką płytkę, nagraliśmy ją w dwóch klubach. Bo teraz będziecie obchodzić swój roczek, prawda? Tak, styczeń. Tak. 17 stycznia będzie pierwsze nasze wspólne granie. Taki nieoficjalny debiut to był w klubie Blue Note. 17 stycznia, ale to już nie było. Raczkujecie, tak. A już z takim powerem. No, można tylko Was zazdrościć, naprawdę. A tą płytę gdzie możemy dostać? Dokładnie, no gdzie można dostać? Krzysztof? Wszędzie, w Empiku, w Mediamarkcie, w sklepach internetowych. Ona jest ogólnie dostępna w sieci handlowej wszelakiej. Super, bardzo fajnie, wobec tego dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze granie i spotkanie. I oczywiście wszystkich Państwa zapraszam dzisiaj Crime Story, godzina 20. Tak, za chwileczkę. Nieopodal Starego Rynku, a my widzimy się już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.